Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Witaj, Przemek. Dzień dobry. Po co Przemysłowi stalecie walka z Marcinem Najmanem? To znaczy, akurat osoba przeciwnika ma tu drugorzędne znaczenie, natomiast 5 listopada, walka 5 listopada będzie dobrym, w Formule K1 będzie dobrym rozpoczęciem promocji wyjazdu Riders East Tour, który zacznie się 5 stycznia do Tajlandii z motywem przewodnim Muay Thai. To dlaczego zatem MMA Attack, a nie KSW? No, akurat taką propozycję dostałem i tak pasowała mi terminowo. Również bez problemów dogadałem się z Darkiem Cholewą na promocję tego wyjazdu w czasie jego trwania i po powrocie. W związku z tym to mi wystarczyło. Czy walka z Marcinem ma jakiś podtekst osobisty? Ja jakieś tam osobiste historie z nim załatwiłem walką rok temu. W tej chwili dla mnie ta walka ma tylko i wyłącznie wymiar sportowy. Zależy mi na tym, żeby się jak najlepiej przygotować i tą walkę wygrać. Tak czy siak od października trenowałbym Muay Thai w kontekście wyjazdu, w związku z tym niespecjalnie będę robił coś innego niż bym robił. Marcin Najman przez cały czas twierdzi, że tej walki nie przegrał. Co ja mam zrobić? No, jeśli ktoś odklepuje, to chyba przegrywa. No, walka nie jest zakontraktowana na minutę, dwie czy trzy. Tylko na jakiś konkretny dystans, akurat w tamtym wypadku rok temu 2 razy po 5 minut. Więc patrząc na to w ten sposób, on rzeczywiście wygrał pierwsze 2,5 minuty, a ja pozostałe 7,5, no bo resztę on odklepł. Masz, Przemek, jakąś taktykę na tą walkę? Zdradzisz może dla kibiców? Nie mam żadnej taktyki. Będę przygotowany na każdą ewentualność, aczkolwiek sądzę, że będzie prawdopodobnie mój przeciwnik się na mnie starał rzucić i zasypać gradem ciosów. Nie sądzę, żeby starczyło mu sił na 3 rundy po 3 minuty, więc postawi wszystko na jedną kartę na początku walki. A nie wolałbyś przyboksować tej walki z Marcinem? W jakim sensie? Na zasadach boksu. Po pierwsze, jeszcze raz podkreślam, że walka z tym konkretnym przeciwnikiem ma drugorzędne znaczenie. Istotny był termin i istotna była formuła K1, która jest bardzo podobna do Muay Thai. Tylko dlatego się zgodziłem. Oglądałeś, Przemysław, walkę Tomasza Adamka? Tak, oglądałem. Co o niej sądzisz? Skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie spodziewałem takiego przebiegu. Bo przewidywałem, że Vitali wygra i to wygra zdecydowanie. Trochę było mi smutno, ale z drugiej strony emocje były. Tomek pokazał serce, wolę walki, ogromną odporność. I tak naprawdę, gdyby wygrał, no to by było naprawdę rewelacyjnie, ale w sporcie, jak się ogląda tego typu pojedynek, to liczą się emocje, a emocje były. Nie sądzisz, że Roger Bloodworth źle przygotował taktycznie Tomka Adamka? Ciężko jest przygotować się taktycznie na Vitalia Kliczkę, który bije bardzo tak nietypowo i w dziwnych płaszczyznach. Ciężko znaleźć sparring partnerów. Wydaje mi się, że Tomek za mało ruszał głową, próbował uciekać samymi nogami, a przy Vitaliu, który jest bardzo mobilny jak na swoje warunki fizyczne, to nie wystarczyło. Ale prawda też jest taka, że Vitali zaczął nadzwyczaj agresywnie i pierwsze 2 rundy właściwie ustawiły cały pojedynek. No, ja jeszcze nie widziałem Vitalia, żeby w którejkolwiek walce zadawał i trafiał ciosy prawą ręką. Tutaj tak było. Ty sparowałeś kiedyś z braćmi Kliczko. Zamieniłeś z nimi parę słów po walce na konferencji prasowej? Tak, my się znamy, lubimy, kolegujemy, także rozmawiałem z nimi w czasie konferencji prasowej. Mogę spytać się, jaka była refleksja chociażby Władimira? Nie rozmawialiśmy na temat tej walki. Mamy ileś innych wspólnych tematów. Dzięki, Przemek. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time! Wojak, dobry jest.